Dzień dobry Państwu. Dziś wraz z Romanem Łazarskim chcemy się odnieść do rządowych planów wprowadzania tak zwanego kredytu 0% przedstawionego opinii publicznej obecnie jako mieszkanie na start. Proszę Państwa, to jest program, który budzi bardzo powszechne, poważne i uzasadnione obawy, że doprowadzi do dalszego wzrostu cen mieszkań. Te obawy artykułują zarówno obserwatorzy rynku nieruchomości, analitycy, inwestorzy, nieoficjalnie sami deweloperzy cieszą się z tego i poprzedni program wprowadzony przez rząd PiS-u uznają za największy prezent, jaki im się przydarzył być może w historii polskiego rynku nieruchomościowego. Te obawy artykułuje również Narodowy Bank Polski, a nawet Ministerstwo Finansów. Więc mamy do czynienia, można powiedzieć, z powszechną krytyką. Z drugiej strony 9 miesięcy od przejęcia władzy i rozpoczęcia przygotowań do realizacji tej obietnicy, bo to była obietnica wyborcza Platformy Obywatelskiej, my ciągle nie wiemy, jaki dokładnie kształt będzie miał ten projekt. Więc ten projekt w wyobraźni uczestników rynku pracuje. On zgodnie z tymi zapowiedziami, że wejdzie od 1 stycznia 2025 roku, podbija ceny mieszkań, podbija te inflacyjne oczekiwania kształtowane i przez sprzedawców, i przez potencjalnych nabywców i kredytobiorców. Z drugiej strony ta spirala wątpliwości, jak on będzie wyglądał, jaki będzie miał efekt, nie jest przecinana. Jest to szkodliwa sytuacja, jest to szkodliwe działanie i warto poddać ten program krytyce. Więc poza tym, że my nie wiemy, jak ten program dokładnie będzie działał, jesteśmy ciągle zdani na różnego rodzaju spekulacje, mamy coś, na czym się możemy uczyć, a mianowicie wprowadzony przez ministra Budę i rząd Mateusza Morawieckiego program Bezpieczny Kredyt 2%, który okazał się być może bezpieczny dla ministra Budy, który jest obecnie europosłem, natomiast okazał się niebezpieczny dla całego polskiego rynku nieruchomości. On spowodował dwucyfrowe wzrosty cen nieruchomości praktycznie w ciągu roku we wszystkich dużych miastach w Polsce. Drobne przykłady. W Trójmieście nieruchomości poszły o 27% do góry, w Krakowie o 24%, w Warszawie o 23%. Z punktu widzenia ludzi, którzy myślą o kupowaniu swojego mieszkania, to jest katastrofa. Oczywiście część osób załapało się na ten kredyt, natomiast my musimy myśleć nie o części, tylko o całości. Mamy do czynienia z negatywnym zjawiskiem drożenia nieruchomości, utraty zdolności kredytowej w odniesieniu do tego pułapu cen coraz wyższego z każdym rokiem ze strony dużej części populacji, w szczególności ze strony ludzi młodych, młodych rodzin, i te punktowe, propagandowe rozwiązania, tak jak wprowadzał PiS czy teraz Platforma, nie rozwiązują tego problemu. Drugi problem to, że mamy w tej chwili najwyżej oprocentowywane kredyty w Europie. I również ten problem dotyczący całego rynku kredytowego przez tą ustawę nie zostanie rozwiązany. Ta ustawa zapowiada jedynie 3 transze, w sumie 60 tysięcy kredytów, które mają być następnie spłacane przez kolejne 10 lat i kosztować 20 miliardów. Czyli podatnik ma dołożyć 20 miliardów do 3 transz, które zostaną rozdane w 3 kwartały. No nie trzeba być żadnym geniuszem ekonomicznym, żeby przewidzieć, że w tych kwartałach, kiedy będą te dopłaty i te rozdania, a także czasie poprzedzającym, który już trwa, i następującym, będziemy mieli wystrzał cenowy na rynku. Rynek nieruchomości ma niestety taką specyfikę, że ceny raz podniesione, zresztą w ogóle zjawisko lepkości cen, kto się interesuje ekonomią, wie, o czym mówimy, ceny w ogóle niechętnie spadają. Raz podniesione, niechętnie spadają. I w tej sytuacji rząd chce nam zafundować kosztujący 20 miliardów przez 10 lat, a więc na koszt kolejnych rządów, gdyby Platformę, Lewicę i PSL i Polskę 2050 odsunąć od władzy, my i tak będziemy to spłacać przez kolejną dekadę. 20 miliardów po to, żeby przez 3 kwartały 60 tysiącom osób dopłacić. A jakim to osobom ma być ta dopłata? Otóż z analizy danych za program ministra Budy wynika, że 40% osób, które skorzystały z bezpiecznego kredytu 2%, one i tak miały zdolność kredytową. Z danych z rynku nieruchomości, rynku kredytowego wiemy, że liczba zawieranych umów kredytowych rośnie. My nie mamy w tej chwili kryzysu na rynku nieruchomości polegającego na tym, że nikt nie bierze kredytów. Kredytów jest proponowanych przez banki dużo, ludzie biorą tych kredytów coraz więcej. Problem mamy z niedostateczną podażą mieszkań tam, gdzie ludzie chcą mieszkać. I my w swoim programie Konfederacja odpowiadaliśmy na ten problem podażowy. Jak ułatwić inwestorom, przyspieszyć proces
proces inwestycyjny i ułatwić budowanie mieszkań. Natomiast rząd zamiast ułatwić proces inwestycyjny, uwalniać tereny, obniżać opodatkowanie, to robi coś przeciwnego, czyli doprowadzi do wzrostu nie tylko cen nieruchomości, ale oczywiście to też zaskutkuje wzrostem cen na rynku materiałów budowlanych i usług budowlanych. Warto też zwrócić uwagę, że kredyt zarówno poprzedni, jak i obecny kierowane są także do obcokrajowców. Pytanie, jaki mamy interes w tym, żeby dopłacać miliardy tysiącom ludzi z zagranicy do tego, żeby nabywali w Polsce nieruchomości. Przecież gdyby wyłączyć cudzoziemców z tego kredytu, to ceny nieruchomości także przynajmniej wolniej by rosły, troszeczkę wolniej. Wiemy, że 2/3 spośród obcokrajowców, którzy zawarli umowy dotowane przez rząd PiS-u, to byli Ukraińcy. Jeszcze raz pytanie, jaki interes ma polskie społeczeństwo i polski podatnik, żeby cudzoziemcom dotować nabywanie nieruchomości w Polsce, bo dokładnie na tym ten program polega. To jest system dotowania, nabywania nieruchomości przez pewną grupę. I to wcale nie najbiedniejszą, bo progi dochodowe ustanowione w tym kredycie, o których w tej chwili słyszymy, no są dosyć zawieszone wysoko. Więc to są pytania, na które my nie znamy odpowiedzi. Wszystko to wygląda dosyć dziwnie, dlatego zwrócimy się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zbadanie tej sprawy, żeby przyjrzeć się, czy przypadkiem branża deweloperska i sektor bankowy nie miały tutaj po prostu jakichś nieautoryzowanych kontaktów z rządem, które powodują tego typu brnięcie w tą operację, mimo powszechnej krytyki od administracji, przez analityków rynku, po dziennikarzy, po prostu dużą część wyborców. Duża część wyborców boi się tego kredytu, bo sama się na ten kredyt prawdopodobnie nie załapie, a z drugiej strony wszyscy zostaniemy z wywindowanymi cenami nieruchomości. Oddaję głos Roman Łazarski. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak, w kwestii analizy interesu, w czyim interesie jest ten projekt ustawy, no, proszę tylko zdawać sobie sprawę z tego, że jest to ustawa, która gwarantuje określoną wysokość wynagrodzenia bankom. Tak, jest to gwarancja wynagrodzenia dla banków, więc ten interes jest tutaj jasny i z całą pewnością nie jest to interes zwykłych obywateli, z kieszeni których będą musiały zostać wyciągnięte na to pieniądze. Proszę Państwa, ja dzisiaj w porannej prasie gospodarczej przeczytałem nawet taki artykuł, w którym tak w nieśmiały sposób rodzi się taka optymistyczna nadzieja, że w związku z wystudzeniem popytu na rynku nieruchomości deweloperzy w końcu zaczną obniżać ceny mieszkań. Że w wyniku tego, iż rząd od jakiegoś czasu nie interweniował na rynku deweloperskim, ten mechanizm rynkowy, czyli prawo popytu i podaży w tych trudnych warunkach, w tym przeregulowanym sektorze doprowadził do sytuacji równowagi, która zaczyna pracować na korzyść zwykłych ludzi. No i niestety w ten sielski obrazek wjeżdża rząd Donalda Tuska z propozycją dopłat do kredytów, czyli bezpośrednia interwencja w popyt, jego podsycanie, dolewanie benzyny do ognia, w związku z czym ta równowaga, która miała zacząć pracować na naszą korzyść, zostaje zburzona i w wyniku kolejnej interwencji rządowej podsycony zostaje popyt, w związku z czym nastąpi nieunikniony wzrost cen. Do tego dojdzie oczywiście cała polityka klimatyczna Unii Europejskiej, Zielony Ład, dyrektywa budynkowa, które podrożą cenę produkcji, cenę dostarczania mieszkań na rynek, także mieszkań już istniejących, w związku z czym te ceny jeszcze dalej pójdą w górę. Każdy dotychczasowy rząd jakoś unikał skutecznych, trwałych sposobów na obniżenie cen na rynku nieruchomości. Zawsze jakimś cudem odwoływał się do tych sposobów łatwych. Takich, które polegają na wyłożenie cudzych pieniędzy na stół, na dopłaty, tak, unikając tych rozwiązań, które są troszeczkę bardziej wymagające, ale które na trwale powodują obniżenie ceny, czyli zadziałanie od strony podażowej.
Myśmy jako Konfederacja zaproponowali takie rozwiązania. Są one do znalezienia w naszym programie Konstytucja Wolności. Myśmy zaproponowali deregulację procesu decyzyjnego. Myśmy zaproponowali redukcję procedur administracyjnych w procesie deweloperskim, odebranie władzy urzędnikom w tym procesie, w związku z czym proces stanie się tańszy, łatwiejszy i po stronie deweloperskiej zwiększy się podaż mieszkań. Zaproponowaliśmy także zachęty konsumenckie w postaci ulg, mianowicie możliwość odpisania odsetek od kredytów od podstawy opodatkowania. To są te realne, prawdziwe zmiany, które trwale prowadzą do obniżenia cen nieruchomości. No ale to my, proszę Państwa, jesteśmy nazywani populistami. Sami Państwo mogą osądzić, kto tak naprawdę w tej sytuacji jest populistą. I w związku z tym, że tak jak wspomniałem na początku, głównie banki korzystają na tym, że zostanie wprowadzony ten program, to interes banków zostaje zaspokojony. Konfederacja będzie podejmować działania na rzecz sprawdzenia tego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, czy nie doszło tutaj do nadużycia w mechanizmie rynkowym, do interwencji w rynek polegającej na niedozwolonych kontaktach rządu z sektorem bankowym. Dziękuję bardzo.